głównego pierwszego finału, szóstej odsłony Speed Games. I oczywiście na początku do rywalizacji, jak zawsze, przystępują panie. Auto numer 1 Kasia Bożek, auto numer 2 Joanna Jędrzejczyk, auto numer 3 Dorota Gardias, numer 4 Sylwia Madeńska, numer 5 Weronika Sowa, numer 6 Paulina Stojanowska, numer 7 Lena Kociszewska, numer 8 Kaja Soboń. Zawodniczkę do samochodu numer 9 Marysia Jeleniewska, proszę o wielkie brawa! 5, 4, 3, 2, 1 i ruszają! Nie wiem, czy nie było mojego tam forstartu, ale Musiarka na przodzie utraca drugą pozycję, Joanna Jędrzejczyk. Kasia Bożek najszybsza w pierwszym zakręcie. Zobaczymy, czy na tej drugiej prostej coś się wydarzy. Tam będzie okazja, by odzyskać nieco stracone metry. Ładnie, szeroko Dorota Gardias ścina mocno do środka. Kasia, Dorota zupełnie inna strategia, ale tam miałem wrażenie, że odzyska te cenne metry, ale jednak nie. A tam chyba był kontakt przed momentem, winny zderzak już. Tam jest ostra walka pod koniec stawki. Dziewczyny absolutnie nie oszczędzają tych samochodów. Był delikatny przejazd stylu Agroto. Kurz unosił się z podku Toyoty numer 3, w której przypomnę jedzie Dorota Gardias. Czy będzie okazja, by zaatakować ponownie? Dwa kółka do końca. Naprawdę pchnie jak szalona Kuszalka. Trzecie miejsce Sylwia Madeńska, tam z tyłu troszkę się przykorkowało. Dorota ani Kasia nie zdobyły się na użycie czokrata, a tam kupuje się na końcu. Przedni zderzak też już oberwał, był tam kontakt. Teraz będzie okazja, żeby zaatakować. Czy Dorota Gardias zaatakuje? W tej chwili nie, ale przybliża się, szuka miejsca, żeby tam wślizgnąć się pod pachę. Równocześnie piszą opony w tych ostatnich zakrętach, ale jeszcze są emocje do samego końca. Szkoda, że nie było tego czokrata. Wielkie brawa wpadają niemal równocześnie. Kasia Bożek i Dorota Gardias, ależ to była rywalizacja. Jest! Dobra, ale nie chciałam wyprzedzić, o nie! Ja! I mamy pudło. Joda! Nie zapomnij o hamowaniu. Że Sylwia wskakuje na podium, nagrody są wręczane. Statuetka za miejsce numer 3. Słuchajcie, wielkie brawa dla Doroty, walczyła do samego końca, tam różnica 65 setnych sekundy, więc naprawdę dała z siebie wszystko w tym trudnym pojedynku. Dorota Gardias zwycięzczynią dzisiaj szóstej odsłony Speed Games wyścigu kobiet. Kasia Bożek, czyli Musiarka, brawo! To puchary do góry, dziewczyny. Prezentuję puchary. Jeszcze raz! A wyraz jeszcze właśnie wielkie brawa!